Jules, mam nadzieję, że ci się udało i że znajdziesz tę wiadomość. Wdaliśmy się w małą potyczkę z kilkoma klikaczami, ale nie stało nam się nic poważnego. Zaszyliśmy się tutaj, żeby wylizać rany. Pilnowało nas ciało dawno zmarłego mężczyzny. Ponure przypomnienie, czemu to robimy. Ta infekcja była tak naprawdę ostrzeżeniem. Lepiej żyć z tego, co daje nam ziemia, niż tkwić w tym gnijącym bagnie. Zachary mówił, że jeśli będziemy dalej szli na północ, w ciągu kilku dni trafimy do obozowiska Serafinów. Nazywa je Haven. Mówi, że sami je wybudowali. To w jaki sposób o tym opowiada, działa inspirująco, a nawet daje nadzieję. Modlę się o twoje bezpieczeństwo. Nie chcę myśleć o tym, co zrobi Isaac, jeśli jego zbiry cię dogonią. Wstrzymuję oddech i czekam na znak, że nic ci nie jest. Gary. Okej, pierwszą wzmiankę, którą chciałem przeforsować, nie ma w tej grze postaci takiej jak Isaac. Isaac to lizak. Co? Od dzisiaj nazywam go lizak. Dlaczego? Bo w poprzedniej wersji tego odcinka popierdzieliło mi się jego imię i nazwałem go lizak. I już tak zostanie u mnie. Także jeżeli będę czytał lizak, to nie bądźcie na mnie źli. Bo dla mnie to nie jest żaden Isaac, to jest lizak i koniec. No cóż, a z tej strony witam was Kira i... A, i ten, no i o was, o. No. Lecimy w kolejnym odcinku. Bliznę. Ciekawe, czy te murale to ich sprawka. Jak wybebeszenie tych wilków. Wszyscy w tym mieście są jebnięci. Kompletnie. No, gdzie to było? No dobra, słuchajcie. Zmniejszyłem głośność mikrofonu o 1 decybelek, mam nadzieję, że będzie ok. Ja mam jakieś takie z tym mikrofonem jakieś wyczulenie na ten mikrofon, że muszę mieć ten dźwięk taki idealny, jak chcę mieć, nie? Tak, to tak. Jezu. Widziałaś kiedyś coś takiego? Z purchlaków sączy się kwas, ale to nie brzmiało jak purchlak. No za ciekawie to on nie wyglądał. Nie wiem, z czym walczą, ale pozwólmy im się pozabijać. Szczerze powiedziawszy, nie chciałbym nawet patrzeć na purchlaka, co dopiero na coś takiego, nie? No, to racja. Ile wytrzymałości ma nasz klucz? 3 z 5. A, okej. Okay. Wydaje mi się, że go zostawimy, bo jest ulepszony. Okej. Okay. Okidoki, pani Kiro. Co robimy? Możemy coś ulepszyć, możemy coś znaleźć. O, mamy złom. Możemy ulepszyć sobie broń. Tylko którą? 77, nadal mnie nie stać na lunetę. Fuck. To co bierzemy? No co, no ja bym zachował zachomikową na lunetę, nie? No dobra, niech ci będzie. Nie będę się kłócić. No. To rzeczywiście jakoś tak musimy omijać? Te znajdźki, czy co? Które znajdźki? Jaki jest plan? No te wszystkie śrubki. Tam jest kolejna drabina. Dlaczego omijać? Dobra. No bo że mamy ich tak mało. Jak się tam dostać? Wow. Wystarczy. Szczerze, byłem pewny, że wdupisz się na ziemię, nie? A ja nie. Ale nie, to twój proplayerski duch cię uratował. Dobra, no drabinka. I ciśniemy do góry. Chyba nie ciśniemy. Niech to. Słabo. Bo bardzo bym nie chciał się konfrontować z tym czymś, co tu chodzi. Chociaż z drugiej strony to nie ja się konfrontuję. Ja siedzę sobie na fotelu komentatora. Chciałabym, żeby się trochę z nim zmęczył, ale w sumie nie miałeś dużo walki. Słuchajcie, jeszcze jest taka zmiana, że gra nas trochę zrobiła nas w chuja. Gra stwierdziła, że usunie nam zapis i musieliśmy przegrać na nowo jakąś tam daną część. Niestety tak dobre i tak fajne heady mi już nie wchodziły, więc jest mała różnica w amunicji, jaką posiadamy. Kto kolejny? Łapak? What the fuck?
fajnie to nie wygląda. Co on ma na sobie? Ja też nie. A jak brzmi tak... się boję aż nawet. No, brzmi obrzydzająco, tak szczerze. Fuj. No dobra, lecimy. Okej. No. To jesteśmy tutaj i ciśniemy dalej. Kurczę, tam jeden dureń. Tu jest to jeden i jeszcze inny. Biegacze, nie? I jeszcze biegacze. Psia krew. Ten tu dopiero kurwa idzie. Dobra, schowię się za tym. Mam nadzieję, że mnie nikt nie zauważy. Przydałoby się tych kurde kutasów wyminąć jakoś. No. O, on poszedł gdzie indziej. Zawrócił. Okej. To jego zostawił. To tu świeci latarą. Dina? Kolejny. To dla niego bombę. I dla tamtego też bombę chcesz zostawić? Tak. To teraz kurde ten biegocz. Wydaje mi się, że stąd powinna zadziałać. Aha, jak on podejdzie do tej, to chcesz złapać drugiego na wejściu do tego miejsca. Bombą. No, jeszcze jeden tu sobie wbiegnie, więc zostawimy jeszcze jedno. W razie jak coś możemy podnieść, nie? Tak, tak. Dobra, shotgun my się będzie dobrą opcją. No chuj, poczekamy aż tamten sobie tu podejdzie. No. Wtedy on wybuchnie, zaalmuje tamtych, tamci wbiegną tutaj, albo jak ten sobie tu podejdzie. Dobra, ten tu wlazł. I tamten też już wlazł. Ale czy nie żyją? Ktoś tam biega jeszcze. O! On wybucha po śmierci. Ale to już chyba wszyscy. Czyli na jednego starczyło... Starczył jeden ładunek wybuchowy? Jebać tych skurwieli. No. Oberwałaś? Nie, jestem cała. Człapacze? Tak na nich wołali? Ta. Skąd one się do licha biorą? Nie mam pojęcia, ale są odrażające. No dobra, przeszukajmy to miejsce. To ja już mogę zapalić latarkę. Kościół wygląda jakby był chodzącym drzewem pomidorowym, krzakiem pomidorowym. No masakra. Macie u mnie ksywę potatoes. Potatoes. Ale są ochydne. To są ziemniaki, kochanie. Really? Tak. Ale się zbłaźniłem. Tomatoes to są. Tomatoes? Pomidory. A blisko. Tak. Dobra, pomidorki. No cóż, zobaczmy co tu mamy i lecimy dalej. Mam nadzieję, że nie spotkamy nowych. Mam nadzieję, że to przepadnie na Jovasa. Nie zrobasuj mi tutaj! No właśnie. I chciałem was przeprosić, bo przed chwilą mogliście... Jezu, tego w drobny mak rozwaliłaś. Jeżeli przed chwilą słyszeliście jakieś stukanie, to były nasze krzesła, bo popełniliśmy mały błąd. Źle się ustawiliśmy przed nagrywaniem. No i trzeba było to poprawić. Bo grać trzeba wygodnie. No dobra, lecimy na Szczecin. Cieszę się, że mamy ich za sobą. Mam nadzieję, że więcej na nich nie trafimy. Dobra, tu mamy Maxa. To jest złudna nadzieja, nie? Na pewno na nich trafimy. Się rozejrzę tak dla pewności, ale... Nie, chyba niczego ani nikogo tu więcej nie ma. No cóż, tu widzę, że będziemy wychodzić, to ja się jeszcze trochę... No właśnie. Porozglądam. Bo tam na pewno z góry widzieliśmy tego ziomka, który tu umarł. Ale dlaczego on umarł? Co, oni jakimś kwasem strzelają, czy co? Oj, te bomby będą przydatne, oj no, tak. Oj, to bardzo. Dobra. Alkoholu i tak się do nich nie używa. O. Ja pierdzielę. Poparzenia kwasem. Tak, kwas. Nie, spasuje. Masakra. Czyli te dziady, tak samo jak purchlaki, kwasem napierdzielają. Pomidorki, ja będę ich nazywał pomidorki, a Izaka nazywam lizaczkiem.
Także takie jakieś tutaj śmieszne pseudonimy będę wymyślał. Takie, które mi pasują i takie, które wzbudzają moją wyobraźnię. A z wyobraźnią idzie moja pamięć, która nie jest za dobra, a jak sobie jakiegoś tam przeciwnika nazwę pomidorkiem, no to już będę wiedział, o co chodzi. No dobra, to chyba wszystko. Dobra. Zgadując, znając nas, tak coś ominęliśmy, no ale trudno. No. Zobaczmy, co się stanie. Mam nadzieję, że nas dobrze słychać, bo jak nie, to będę zawiedziony. A zmniejszyłem tylko jeden decybelek, no ale ja jestem naprawdę wrażliwy na ten dźwięk, nie wiem. Jakoś tak mam. Ominąć się ich raczej nie dało. No to no, po stoliku. Super. Dobra. Nikogo tu raczej nie ma. Zgaduję, chyba czysto. Na tyle, na ile widzę. Super. Człowiek płacze. Tak jakby nam było mało. Takie prawo natury. No, a natura to suka. Dobra, widzę, że Dina idzie tutaj, to my pójdziemy dalej. Zobaczyć, co tam znajdziemy. Kolejny déjà vu. Chyba, że Dina idzie. A no, jednak tam nie idzie. No dobra, zobaczymy, co jest. Może wydaje się, że mamy iść. Wydaje się, że mamy iść dalej. To raczej będzie coś pobocznego. No. No. Zasoby. Trochę sobie postrzelaliśmy, trochę sobie pozwiedzaliśmy, trochę sobie pozbieraliśmy, później znowu walczyliśmy. No i teraz znowu. Znowu zbieramy, tak ta gra została zbudowana. Można się przeczołgać chyba pod tym, nie? Okej. Spróbujmy. Sutami po betonie. Druga część. Już w kinach. Sutami po betonie 3. Patrz, to był dobry pomysł. Ja bym tu nie wlazła. O, weź jednak bym wlazła. Śrubki, nakrętki i dętki. Zrobimy sobie z tego lunetę. O, kartę. Kurto. Co tym razem? Złoczyńca czy chyba złoczyńca? No, w sumie dawno nie było. Nie, hero. W tym uniwersum jest więcej bohaterów niż tych złoczyńców. No. To po co są bohaterowie? Gdyby ich nie było, to byłoby więcej złoczyńców. Może dlatego. Znaczy, no wiesz, jak jest bohater, to musi być złoczyńca. Kurczę, tyle tu drzwi, że w sumie boję się, że wiesz, coś ominę. Nie, no nadal jesteś w tym samym pomieszczeniu. Dopiero teraz wychodzimy do następnego. A no, tutaj będziemy wychodzić do holu i mamy notatykę. Nie. Nie. Lale. A poznajesz? Hej. Tak. Czy to aby blizny, nie ta panienka z graffiti blizn? No. Ciekawe, hej, dlaczego wilki nazywają ich bliznami. Po tym, co dziś widziałyśmy, chyba wolę nie wiedzieć. Tak szczerze, to wyglądało, jakby tą kobietę zaciukano w imię wiary. Tak miała te ręce rozłożone, blizny chyba miała na policzkach. Możliwe. Dobra, wydaje mi się, że... Czekaj, na stoliku coś jest. Hehe. Jakaś notatka. Czytaj. Hej, Devej! Znów nie pamiętasz kodu? Kup mi coś do picia, to ci go przypomnę. Wow. No, super notatka. Zgaduję, że gdzieś tutaj wtedy jest, co ten kod napisane. Skoro kup mi coś do picia. Może na tym, na czytniku będzie. Nope. Nope. Nic nie widzę. Ale kod do czego? Bo ja też tu nie widzę nigdzie banku jakiegoś specjalnego. Zgaduję, że teraz mi drzwi. A. Okej. I tak. Szlak. Potrzebny jest kod. 5 cyferek. No nic, wiem, że tam jeszcze dalej coś było, nie? Tak, i są jeszcze inne te z piciem, nie? No, no. Najpierw zobaczymy, co jest tutaj. No, przejście dalej, fabularne.
To by była lipa, trochę kiszka. Chyba tak, dobra, cofnę się. I poszukamy tego kodu. Bo szkoda byłoby to w sumie ominąć. Luz najwyżej wam przytnę, jak będziemy za długo szukać. Poczemuta się. Rozbij. Szybę rozbij. Okej. Tak myślałem od samego początku, że tylko tam jest to picie, ale mówię, dobra. Okej. Nie powiem, bo w sumie tak, pewny nie jestem. Na głupią. Nie, bo pewny nie jestem po prostu. Okej. Okay. Dobra, wystarczy podpowiedzi. Jeśli nie odgadniesz reszty, to jestem z niewłaściwym facetem. Baw się dobrze. Okej. 1, 5, 2. Ale co dalej? 1, 5, 2. No to zostaje nam trójka i czwórka do wyboru. A, w sensie, że... No bo na drzwiach masz ten. Okej. Sprawdźmy. 1. Jaki mam to? Zatwierdź X. 1. Aha, dobra, tak to działa. 5. 2. I do wyboru 3 i 4. Jak to zrobiłaś? Czary? Mary? Czary. Ej, w sumie nie pamiętam, żebym jak ja sama gra tutaj wchodziła. Musiałam to ominąć, bo naprawdę nie pamiętaj. Nie pamiętam. No bo szukałaś i znaleźć nie mogłaś, nie? I stwierdziłaś, dobra. Halo, Eli. No. Halo, szafka. Nie rozumiem, dlaczego Eli tak przekręca łeb i się patrzy na to, co jest w środku szafki. Ale tak długo się patrzy, nie? No, rzeczywiście. No, to jest puste, to tu są tablety. Tablety je! Tu mamy Maxa. Nabier te tabletki. No i to będzie wszystko tutaj. Chyba, że jeszcze coś przy tej ścianie, ale nie. W sumie warto było. Tabletek dużo zebraliśmy. 11 piks. Uuu, będzie zabawa. Nie, no oczywiście, że żartuję. Mogę. Mam kumpla w robocie, który też bardzo, bardzo lubi sobie żartować w ten sposób, nie? Dlatego przeniosło się to też na mnie. Dobra, zgaduję, że tutaj jest zamknięte, ale szarpnę sobie. Nie. Na pewno jest jakieś przejście. Grunt to optymizm. No nie, górą nie przejdziemy, musimy iść w bok. A to jest niesamowite, że patrzysz do góry. Zazwyczaj ludzie nie zwracają uwagi na to, co jest u góry. Ja też mam ten problem, że nie zwracam uwagi na górę często, nie? Co? O, shit. O, shit. Dobra, jeden jest tam. Ten jest bliżej. Ale biegacze widzą światło, nie? No właśnie. Zainfekowani nie widzą światła twojej latarki. No jasne. Nie, no biegacze się... chyba widzą. No biegacze widzą. No chyba, że tu same kłopacze są, ale dam wiarę, że słyszałem tego. Biegacza właśnie tutaj. Kurczę, nie wiem w sumie jak się zachować teraz. Nie mogę stąd wyjść, ale coś się boję, że on mnie tam zauważy wtedy, bo tutaj nie ma żadnej ściany, tylko jest jakaś kratka. K-
Kurde, ciemno jak w dupie, mało widać. No. A jeszcze trzeba unikać biegaczy i kłopaczy, no. Wymyślili sobie sekwencję Naughty Dogi. Okej. Chodź tu. Staramy się załatwić. Paradoksalnie największe nasze niebezpieczeństwo w tym momencie, jedyne, które może nas zauważyć na dystansie, czyli biegacz. No. Mówię paradoksalnie, no bo no dużo większym przeciwnikiem dla nas jest człapacz. Kurwa, tfu! Pomidorek. Pomidorku, pomidorku. No tu idzie, no tu idzie, no tu idzie. Dobra, chyba zobaczę. Już myślałam, że znowu mnie magicznie zauważy jak ostatnio. Mam nadzieję, że oni nie zmieniają w czasie rzeczywistym swojej trasy. Nie zmieniają, ale... Kurczę, no nic tam nie widać, nie wiem, czy mogę tam na spokojnie podejść. Nie widać, czy są przeszkody, nie? No. Wygląda, jakby nie było. Dobra, tutaj jest... Oh my god. Idzie, ja to spierdalam. No ewidentnie zauważył, że ktoś się tu kręci i tu idzie. Ale one są... Nie wiem, czy wcześniej już tutaj nie chodził nawet. No nie, bo on... Widzisz? Idzie tu. Może stworzyć kolejną. No zaraz to gnój przylezie. Nie, on się cofa. Cofnął się. Żygnął w drugą stronę i idzie dalej. No dobra. Możesz postawić przy wyjściu tutaj bombę, ale pytanie, co zrobisz wtedy z drugim pomidorkiem? No właśnie, ja w ogóle nie mam zamiaru z nim się bawić. Dobra, chuj tam, idę. Najwyżej mnie zje. No i on oficjalnie nie powinien mnie zauważyć. Uwaga! Jebać. Zauważył cię biegacz. Ruchy! Holy shit, ja nawet nie widziałem, że tam jest przejście. Kiro, co ty robisz, jaka ty dobra jesteś? Spierdalam. Kwadrat! 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 Ty, no taka chuderlawa dziewczynka przytrzymała dwa kłapacze? W sumie. Pomidorki? No cóż, mi można też na tchórza. Można po prostu spierdolić. Żyjesz. A no. Podczas postapokalipsy to jest ważne. No dobra, spadajmy stąd. Zobaczmy jeszcze. Poczekaj, ale jak mi mówiłaś, że pomiędzy dwoma odcinkami mi mówiłaś, że było takie... No moje oko, pociąg się rozbił. Dzięki, Sherlocku. Mówiłaś mi, że było jakieś takie ciasne miejsce z pomidorkami właśnie, przez które jak sama grałaś, uciekłaś. Czy to było to miejsce? Nie. Czyli jest szansa, że to ja będę musiał spieprzać, okej. Nie, no znając moje szczęście, to będę ja. Ej, ostatnio te najgorsze sekwencje przypadają mi. Tylko ostatnio. Czyli tobie trafiła jedna, a mi 50 poprzednich, ale... No. Dobra, tych drzwi nie otworzę. Tutaj widzę... Tabletki! Tabletki w kartonie, gdzieś leżące 10 lat, ale... Dla kota. Dla kota, ale będą dobre. Jezu. Ciekawa, jak długo po dniu zero to działało. Tam jest jakieś światło. Jeżeli słyszycie psa, no to nie jestem w stanie z tym nic zrobić, ani Kira też. No nic, nie. Tu się cofnę chyba, nie? Tu możesz wleźć pod spód i zdobyć coś. A. I wejść do pociągu, byle jakiego nie dbać. O! Karta. Fajnie, fajnie. Może teraz w końcu jakiś złoczyńca. O, taki bym powiedział. O, jest wall.
neutralny złoczyńca. No tak, on neutralnie podpierdala rzeczy. No dobra. Znaczy, no nieważne, już przeklnąłem, to przeklnąłem. Możesz zejść na dół. Patrz, ja cię poprowadzę, patrz. Patrz. Co? Ja jestem pro player. Suty w błoto. Przechodzisz. O, zobacz jak się słuchasz. Aha. Na lewo. No świeci mi się ta. Żółta belka i ta Coca-Coli. Jestem ślepa. Jestem ślepa. Jakaś taka zestresowana. No rozumiem, po pomidorkach. Po pomidorze każdy jest ten. Okej, znowu przejść do Julesa. Ale chyba nie dał rady gościu przejść. No myślę, że nie. O czy nie, jest na tym liście znak blizny. Także to, co może być może... dobra, okej, w poprzedniej tej wiadomości była mowa o Isaacu, czyli to wilki goniły najpierw bliznę, a blizny być może teraz się mszczą. Cześć Jules. Nie opuszcza mnie nadzieja, że przyjdziesz. To niewiarygodne, ilu jest tutaj zarażonych. Zaczynam podziwiać Zacharego. Umie porządnie się bić w zwarciu i jest w stanie usłyszeć wszystko, co przekrada się w ciemności. Jest jak nietoperz, mówię ci. Oprócz tego, co wieczór modli się za swojego niedomagającego ojca i przyłącza się do moich modlitw za tych, których kocham i których mi brakuje. Przede wszystkim ciebie. Za każdym razem, gdy zastanawiam się, co u ciebie, w głowie słyszę słowa, które Zachary powtarza. Niech ona cię prowadzi. Może opiekuje się nami coś większego od nas, ktoś większy od nas. Rozumiem brzmieć jak jakiś religijny świr, co nie? Tak czy inaczej, niech ona cię prowadzi, Jules. Zmierzaj tutaj szybko i bezpiecznie. Grej. No kurczę, chyba mu się nie udało. Religijny świry, co? No. Średnio mi się to podoba. Zawsze religijne świry to świry. Nie przejdziemy, tego nie weźmiemy, chyba że możemy coś wytworzyć. Możemy i to nasze... No. Kurde, no rzadko używamy zazwyczaj takich bombek, nie jak mamy w grach, a tutaj rzeczywiście jest, dawaj, bierę. Bo dobra, inaczej jest problem. Idzie tam, więc my idziemy w drugą stronę, bo po tej stronie pewnie coś będzie. Po tej stronie nie ma przejścia w ogóle, więc pewnie będzie jakieś zasoby będą. Albo i nie. Chyba nic nie ma. A nie możesz wejść do tego pociągu, siłować się z deżawiami czy coś? Nie. Nope. Nie mogę. No dobra. Nie mogę nawet wybić szyby. To są niezniszczalne, to są pancerne, pociągowe, specjalne szyby. Kurczę, się zaraz tak panicznie rozglądam na każdą stronę, czy czegoś nie ubijam, nie? Bo po prostu... A pod pociągiem po prawej stronie? Właśnie też tak myślę, że to coś... Nie. Nic nie. Pewna jesteś? Ja bym zanurzył suty w błocie i jeszcze sprawdził. Nie, nawet nie mogę iść do przodu. Aha, okej. Okay. Tam, mogę tam zejść? Mogę. No tu będziesz na początku. Tak? No. A, no to chuj. Nie chcę ci martwić, ale czas ci się kończy. A, przepraszamy, że ten odcinek był jakiś taki nudnawy i w ogóle poprowadzony. To mnie powinnaś przepraszać, bo będę miał wystarczająco dużo pracy przy montowaniu tego odcinka. Wow. Nadal jesteśmy w chyba tej, w jakiejś ciekawej dzielnicy, co? No. No cóż. Widokiem na ten plakat, czy co to tam jest? Mural, to nie jest na pewno. Żegnamy się z wami, przepraszamy za znowu nudnawy odcinek, ale jakoś taka niemrawa dzisiaj jestem. No, jaki przynudnawy. Biłaś się z pomidorami, uciekałaś przed pomidorami, to był turbo ciekawy odcinek. Jak kto woli, jak to sądzi. No cóż, co robisz? Zapisuję grę. No, ale to już po odcinku. Nine! Jak to wygląda, nieprofesjonalnie. Ale zobacz, jak ty się denerwujesz, zaczynasz tam... swoje rzeczy opowiadać, to robi się od razu ciekawiej. Dlatego robię to na odcinku, żeby ciebie, wiesz, tak trochę podkurwić, nie? Ha. No cóż, żegnamy was, zapraszamy do następnego odcinka, który pojawi się na pewno niedługo. Zapraszamy na Instagrama, zapraszamy do zostawienia lajka, co znaczy zapraszamy, zachęcamy do zostawienia lajka i subskrypcji. No i cóż, mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Oczywiście, że się widzimy, no co? My się nie zobaczymy. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa. Eli, twoja maska. Masz. Podzielimy się. Nie. Co? Nie zdejmuj jej. Eli, przestań. Co? Nie.
Ej, nie! Dość! Nie jestem zarażona! Jestem odporna! Nie kaszlę, widzisz?